Cześć, to ja Wojtek Pietraszek, kolejny odcinek z serii Poznaj Zespół. Zespół Hell On. Album Reborn, jaki mam kupiony osobiście, prywatnie, na koncercie, na którym również graliśmy razem z nimi. Lista utworów. Jak to wygląda? Płyta sama. Tak wygląda. No a w siodeczku, no proszę ja was. W siodeczku tutaj skład zespołu. Chłopaki stoją. Tutaj materiał. W zasadzie to co na samej nadrukowanej na płycie. Tutaj chłopaki. No oczywiście książeczka tutaj w tym albumie z tekstami. No i chłopaki na zdjęciach ukazani, wszyscy po kolei, żeby nie zapomnieć o wszystkich członkach zespołu. To oczywiście wam pokazuję tak poglądowo, jak wygląda płyta, którą mam. Jest to zespół z Ukrainy, przed którym graliśmy w Mszanie, Serpent Wings. Bardzo mi się zespół ten spodobał. Nie wiem jak wam, oczywiście tak jak wcześniej też mówiłem, we wcześniejszych odcinkach, w wcześniejszym odcinku. To jest oczywiście moje skromne zdanie. Mi naprawdę bardzo się ten zespół podoba. Grają ciekawą muzykę, ciekawe połączenie właśnie. Trudno powiedzieć jak to thrash, metal, death. To już zależy jak wy sobie określicie, to sobie określicie. Posłuchajcie, warto naprawdę posłuchać. Przebyli naprawdę dużo kilometrów, żeby zagrać. I fajnie, gdyby więcej osób się dowiedziało o tym zespole. No to jest zespół z Kijowa, z Ukrainy. Tutaj akurat na pulpicie mam chłopaków pokazanych, ukazanych wam. Ich strona MySpace Hellion Band Music. Trochę może dziwne, że na normalnie mają Hell On, a tutaj mają Hellion. Ale też mają stronę www.hell-on.net. Oczywiście tutaj na MySpace można posłuchać ich utworów. Ja w zasadzie no, puszczę wam tylko jakieś tam krótkie fragmenty, które mi się jakoś tam powiedzmy bardziej podobają. Oczywiście ze względów na prawa autorskie to nie mogę puszczać całych utworów. Ale w każdym razie naprawdę serdecznie wam i gorąco polecam przesłuchanie tego zespołu. Niech to będzie taki zespół kolejny, który będzie się ukazywał na waszych playlistach na komputerze i w telefonie. No, cóż więcej mam poradzić, powiedzieć. W zasadzie jedyne jest to, żebyście obczaili wszystkie albumy, jakie oni wydali. Mają jeszcze album, zaraz wam tylko przeczytam. Z tego co ja wiem, jeszcze. Chodź tu napis. A epkę jeszcze In the Shadow of Emptiness. No i możliwe, że mają jeszcze jakieś nowe albumy. To trzeba byłoby już samemu obczaić, bo akurat nie jestem na bieżąco, co wydali. To akurat było. Z tego co pamiętam, jak my z nimi graliśmy, to był chyba 2012 rok, więc możliwe, że od tego czasu coś nowego wydali. W każdym razie śledźcie ich i sobie przyswajajcie ich muzykę. To co na przykład ciekawe jest akurat według mnie w ich wykonaniu. Na pewno ciekawy, fajny jest wokal. Co mi się w tym wokalu też podoba, to jest właśnie oprócz samej barwy i samego sposobu śpiewania, to właśnie też jest jakby taki akcent ukraiński, śpiewają oczywiście po angielsku i ten ukraiński akcent tak fajnie się komponuje, fajnie dodaje takiej jakby agresji, takie te niektóre wyrazy angielskie są tak trochę przyciągnięte. Ktoś może powiedzieć, że maszczą, że śpiewają i że robią w ten sposób, ale według mnie to jest naprawdę bardzo fajny sposób jakby ekspresji. No wiadomo, że to pewnie te naleciałości oczywiście są takie, jak mają ich ukraiński język, no i po prostu mówił, śpiewa po angielsku. Według mnie to naprawdę fajnie brzmi, fajnie to się komponuje. No i ciekawe na przykład są też właśnie używanie
kaczki, mądre używanie, mądre i ciekawe używanie kaczek w, czy Crybaby w tych nagraniach. Z tego co pamiętam, to mają Dunlop 535Q, wtedy przynajmniej używali. I właśnie fajne zabiegi z kaczkami, to akurat oczywiście kwestia dla tych zainteresowanych gitarzystów, ewentualnie basistów, że na przykład oni robili taki, robią takie, takie patenty, że tak mogę powiedzieć, z kaczką, że grają niektóre momenty, jeśli mamy, prawda, kaczkę wyłączoną, tak, to grają niektóre momenty na naciśniętej kaczce, po prostu naciskają kaczkę i zostawiają, grają jakiś na przykład refren załóżmy, albo jakieś krótkie takie, takie bridge, wstawki w utworze na wciśniętej kaczce, to jest zupełnie takim, być może nie nowym, ale jak dla mnie nowym i fajnym sposobem ubarwiania dźwięku. Tak samo grają też nieraz jakieś partie właśnie na kaczce włączonej, ale po prostu na takiej zbasowanej, czyli po prostu jakby w położeniu górnym, prawda, kaczki. Nie naciśniętym, tylko w tym górnym położeniu, co też daje naprawdę fajne efekty i warto sobie to obczaić. Dodatkowo na koncercie, z tego co pamiętam, one używali na przykład MXera 10-punktowego equalizera, podwójnej bramki szumów, na przykład też mieli dwie bramki wpięte były w linię, też ciekawa opcja z tego co tam podglądałem. No i w zasadzie to chyba był główny ich jakby sprzęt, poza oczywiście mesą dualem, takim jak ja mam, no i kolumnami mesy. Także posłuchajcie paru fragmentów, napalcie się na ten zespół i sobie kupcie płyty, o, posłuchajcie ich na MySpace'ie czy na YouTubie. You ask yourself, and tell your friends, why?